odcinek świąteczny, wielkanocny, więc musi być specjalny. Najpierw specjalna propozycja to Alice Munro, autorka opowiadań, nagrodzona Nagrodą Nobla. No i o mistrzyni może mówić tylko mistrz. Dzisiejszym recenzentem będzie Bogdan Dworak. Mam opinię czytacza. W wypadku Nobla z ubiegłego roku okazało się, że jestem czytaczem niedokładnym. Bo nie wiem, dlaczego nie czytałem literatury kanadyjskiej. Może byłem zafascynowany Kanadą pachnącą żywicą w młodej lektury, że potem jednak nie czytywałem tej. I nagle w ubiegłym roku laureatką Nobla została pani Alice Munro. Nie miałem pojęcia, kto to jest. A ponieważ miałem inne zajęcia literackie, nie mogłem tego czytać. Na szczęście znalazłem się w księgarni moich przyjaciół. Księgarnia ma nazwę edukacyjna. Uważam, że powinna się nazywać literacka, bo edukacja w literaturze i tak płynie, ale się przyjęło, jest edukacyjna. I właściciel księgarni po prostu ofiarował mi tę książkę. Jakoś, jak przeczytałem, mówię, gdzie taki Nobel? To nie lubię tak amerykańskiej literatury, za bardzo nie przepadam. Kiedy przeczytałem tę znakomitą pisarkę po tych opowiadaniach, bo tylko to czytałem, muszę się przyznać, stwierdzam, że jest inna od Czechowa. Zachowała mistrzostwo krótkiego opowiadania, w którym jest zawarty los człowieczy, miara świata, ale ona poszła dużo dalej. Czechow zawsze zostawiał puentę, natomiast ona zostawia otwarte życie i chciałoby się dalej czytać, co się stanie z tymi bohaterami, którzy tak zostali przedstawieni w tej jednym czy w drugim opowiadaniu. Okazuje się, że ona potrafi w akcji, to znikąd, tu nie ma zbyt wielkiej akcji, ale w tym, co przeżywa bohater, zamknąć właśnie filozoficzny sens istnienia tego, co się tutaj wydarza, w najprostszych zdarzeniach ludzkich. Pisarka jest zupełnie inna. Nie ma w sobie nic kokieterii. Po prostu zaczyna się to opowiadanie, z którego czytałem fragment, tak prościuteńko. Po kolacji ojciec pyta, chciałabyś się przyjść i zobaczyć, czy jezioro nie wyparowało? Proste, logiczne. Tak mówią tak zwani ludzie, w cudzysłowie prości, po prostu bezpretensjonalni. Natomiast żyjemy w epoce, kiedy praktycznie pisarze tej z najwyższej półki, ci, którzy mają coś do powiedzenia i ocalenia z tego świata, którym my teraz żyjemy, opowiadań nie piszą. Wszyscy piszą powieści. No, jeszcze się zdarza mikropowieść czasami, ale natomiast wydaje mi się, że teraz, kiedy wszyscy czytają jakieś e-maile, SMS-y, to krótkie opowiadanie powinno być królestwem czytelnictwa w dobie, kiedy nie mamy czasu na wielkie powieści, chociażby tak znakomite w Polsce jak Myśliwskiego czy innych. Polecam. Polecam gorąco, jeśli ktoś chce wiedzieć, jak wygląda świat za oceanem, jaka jest prawda o świecie doskonale utrwalona w dziele artystycznym. Nie jesteśmy zalewani publicystyką, tylko odnajdujemy tam fragmenty własnych niepokojów, jakkolwiek jest to zupełnie na innym kontynencie, daleko za morzami. Taka jest dla mnie ta literatura. I chciałem z tej okazji, że zbliżają się święta. Wszystkim tym, którzy czytają mnie, nawet im się nie podoba i mają inne zdanie, ale sam fakt, że nachylają się nad wydrukowanym zdaniem, które napisał ktoś z ich ziomków, który chodzi między nimi na ulicy, czasami mu wiatr porwie kapelusz, czasami jest źle ubrany, czasami jest ziębnięty, to po prostu to ja składam hołd tym ludziom, że chcą mnie czytać i życzę wszystkim bardzo zdrowych, wesołych świąt. Zaglądajcie do księgarni i cieszyłbym się, gdyby przynajmniej 10, jeśli to słuchało, zaniosło w prezencie
przy święconym jajku, który jest symbolem trwania życia, książkę, która jest symbolem przetrwania myśli ludzkiej w sposób nienaruszany. My również dołączamy się do życzeń pana Bogdana Dworaka. Życzymy państwu cudownych świąt wielkanocnych i cudownej lektury. Do zobaczenia w następnym odcinku.